drugi dzień zwiedzania Czech. Jesteśmy właśnie na parkingu przy kościele Maryi Panny Pomocnej i ruszamy na trasę. Pogoda miała być trochę inna, jest deszczowo, mamy parasole, płaszcze. Na początku jest mapa, obszerny parking, bezpłatny. Tutaj mamy kościół, klasztor, a my idziemy dalej i szukamy już naszego szlaku. Ciekawie wyglądam. No, takie za duże. Dzisiaj idziemy na Pliśni Wierch, najwyższy szczyt gór opawskich, leżący po czeskiej stronie. Mierzy niecały 1000. Wybija wodę, nie? No, przecież tam w górę nie leci. No, może coś być faktycznie. No. Źródełko górskie. No czekaj, a może... Nie, jest rurka. Tak myślisz? No widać ją czarną, tu u góry. Gdzie? Tu, gdzie właśnie bulki się robią. Nie. Aha, a czekaj. Znaleźliśmy naszą ścieżkę biało-czerwoną i będziemy teraz nią szli. Tylko czy to będzie ta droga przy tabliczkach, czy tutaj do lasu, zaraz sprawdzimy. Na razie idziemy w kierunku mapy. Tu stoją jakieś samochody, czyli mamy klasztor i kościół. Jesteśmy przy tabliczce Panna Maria Pomocna, 725 metrów. Tutaj idzie szlak żółty, Medena Stola, dalej na Nahon, a my kierujemy się za kolorem czerwonym. Idziemy najpierw na Wyr 500 metrów, a później według mapy będziemy odbijać w kierunku szczytu. Tutaj jest mapa. Przyjechaliśmy z Wrbna pod Pradziadem, a szlak tutaj z Hermanowic idzie Pliczni Wierch. Tutaj mamy, tylko na tej mapie bardzo słabo widać. Tutaj jest Panna Maria Pomocna i szlaki zaznaczone. Teraz rano sprawdziliśmy jeszcze prognozę i takie przelotne opady, chociaż to bardziej mżawka jest i kapie z drzew, bo padało przez północy tutaj. Mieliśmy iść trochę dłuższy wariant szlaku, ale jeśli się pogoda nie zmieni, to zrobimy krótszą wersję, czyli najpierw idziemy na szczyt, a potem ewentualnie zrobimy pętlę przez punkt widokowy przy skałkach. Przeszliśmy odcinek mierzący 500 metrów i teraz dołączył do nas jeszcze szlak niebieski idący na grzebień, czyli teraz idziemy 1,5 km z dwoma kolorami i potem już będzie odejście na szczyt. Zielone gliście, ale ciepło. Biskupia Kopa jest najwyższym szczytem gór opawskich po polskiej stronie. Należy do Korony Gór Polski. Zdobywamy ten szczyt do tego projektu, a całych gór opawskich, które znajdują się i w Polsce, i w Czechach, jest właśnie Pliczni Wierch, na który teraz idziemy. I on jest... Szlak na razie prowadzi nas łagodnie, po prostym, w lesie, bardzo tajemniczo. Na trasie pojawiły się pierwsze skałki, znajdują się tuż obok naszej drogi i to samo jest kawałek wyżej u góry, zobaczcie. Porównując sobie mapę z terenem, po którym idziemy, tutaj w terenie jest o wiele więcej dróg. Co chwilę odchodzi jakaś droga i to taka szeroka droga odchodzi od naszego szlaku niebieskiego. Na jedną z takich dróg sobie odeszliśmy tuż pod szczytem, bo też można dojść do góry i trafiliśmy pod taki dom. Jest zamknięty. Nie jest oznaczony nigdzie w terenie. Nie wiadomo, co tu jest, czy jakiś prywatny.
coś jest na drzwiach. Informacja? Nie, nie ma. Jest numer, czyli ktoś tu musiał kiedyś mieszkać. Pierwszy tydzień maja za nami i okazuje się, że trzeba coś zaplanować na przyszłe miesiące. Dzisiaj rano pytałam się Mateusza, w jakie góry chciałby pojechać, bo myślę, że tak uda się wyskoczyć na jakieś 4-5 dni między weekendami i najlepiej sobie chyba określić cel, gdzie byśmy chcieli pojechać. I padł wybór na chyba Góry Karczewskie, Bieszczady i chciałby jeszcze Śnieżkę, więc pewnie jeszcze uda nam się w Karkonosze pojechać. I jeszcze w Beskidnicki chyba też. Ale trzy miały być pasy, Mateusz. A, to jeszcze. Na razie czwarte. Trzy, to jest takie, wiesz, minimum. A jak nam się uda zrealizować ten cel, to pojedziemy w Beskidnicki. Ale Beskidnicki nie musi być na 4 dni, bo Beskidnicki leży blisko nas. Bo my jesteśmy z Beskidu Wyspowego i Pogórza Wiśnickiego, tak na pograniczu. Więc do Beskidu Niskiego mamy blisko, więc takie nawet jakaś dwudniówka, może na 3 dni uda się gdzieś coś od czerwca do października. To jest takie minimum. Musimy sobie po prostu jakiś cel określić. I do tych celów pasm górskich, które Angelika powiedziała, dołożymy sobie jeszcze szczyty do diademu polskich gór. Niewiele zostało. Została nam chyba Szeroka, znajdująca się tutaj niedaleko. Może nawet zdobędziemy ją teraz podczas wypadu do Czech, ale to jest tak dodatkowo. Nie wiadomo, czy tam będziemy. W Górach Karczewskich Poręba została, a oprócz tego jeszcze Łosek. On jest niedaleko nas, niedaleko Jordanowa i Suchej Beskidzkiej. I chyba na koniec zostanie Świnica. To będzie takie ukoronowanie zdobycia diademu. I na Świnicę już w tym roku chcemy wejść. A jeśli wy zdobywacie diadem polskich gór, to dajcie znać w komentarzu. Ja wam jeszcze zamieszczę pod tym filmem link do wpisu o diademie. Tam będą wszystkie szczyty podlinkowane, można sobie sprawdzić i zaplanować swoją podróż. Dotarliśmy na wypłaszczenie. Jesteśmy już na poziomie wierzchołka plicznego wierchu. Za jakieś 200 metrów powinniśmy dojść na górę. Szlak jest tutaj dobrze oznaczony. Szczyt chyba będzie zalesiony. Ale i tak przy takiej pogodzie jak dzisiaj, deszczu i mgle, i tak byśmy nic nie zobaczyli. Czycie, coś jest zabezpieczone siatką. Zobaczymy. O, zobaczcie. Tutaj jest jakaś kratka. Wejście. Tutaj te tereny Plicznego Wierchu i okolicy to sieć podziemnych tuneli i dawnych kopalń. Te tereny były bardzo chętnie odwiedzane przez kopaczy. Istniała osada górnicza, a teraz jeśli sobie zobaczycie mapę wydawnictwa Kompas, to tam zaznaczone są właśnie tutaj w okolicy góry nieczynne kopalnie i tego jest całkiem sporo. I ta dziura, która była tutaj zasłonięta kratą, to prawdopodobnie jedno z wejść do kopalni. Dotarliśmy, jesteśmy już na szczycie. Tak jest oznaczenie szczytu. Tabliczki wskazujące dalszą drogę, szlak czerwony i krzesło, jeśli ktoś chciałby sobie odpocząć na trasie. W szczycie kolejna informacja, zakaz wstępu. Widzicie oznaczenie kopalni u góry. Można zobaczyć, czy będzie coś. Sprawdzamy. O, faktycznie jest tutaj. I to miejsce znajduje się tuż obok szczytu, bo szczyt mamy w tamtym miejscu. Zobaczmy od dołu jeszcze, może będzie jeszcze lepiej. O, faktycznie, zobaczcie. Ale wchodzić tutaj nie wolno. Teren jest zagrodzony.
Wejście do góry zajęło nam godzinę i 40 minut. Przeszliśmy 2,5 km. I co? Szczyt zdobyty, wracamy na dół. Pogoda, troszkę deszcz ustąpił. Na szczycie tylko jedna biegaczka, także ona już, wiecie, poleciała na sam dół. Także będziemy ją gonić teraz, ale wracamy tym samym szlakiem. Także widzimy się na dole. Dzięki, że wyszliście z nami. Cześć. A, jeszcze miałam wam powiedzieć, że na blogu pojawił się tekst odnośnie atrakcji w Czechach, także... Sprawdźcie opis tego filmu, bo tam zamieszczamy link do naszego blogowego wpisu. Jutro 8 maja w Czechach jest święto narodowe, dzień wolny od pracy, dlatego dzisiaj robimy zakupy i wracamy do noclegu.